Dzień dobry, panie prezydencie, szanowni państwo. Tak, przedstawiamy projekt uchwały dotyczący ustalenia docelowego sieci i obwodów, tym samym dla szkół publicznych podstawowych w mieście Opolu i gimnazjów. Podstawa do sformułowania tego projektu uchwały to przede wszystkim bazowanie na tej sieci, która była ustalona w momencie, kiedy zmieniała się struktura oświaty w kraju, czyli ustawa ta weszła w życie w 1998 roku. W 1999 ustaliliśmy określoną sieć szkół podstawowych dla miasta Opola i gimnazjów. Do tego okresu życie przyniosło różne rozwiązania, dyktowane przede wszystkim przesłankami demograficznymi. Mieliśmy okres dużego niżu demograficznego, później okres takiego zjawiska falowania, kiedy weszły dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych rodziców z wyżu demograficznego urodzonych w latach 80. Bardzo duże znaczenie miało też zmiany urbanistyczne w mieście, związane z rozbudową niektórych dzielnic. Przykładem jest Malina, osiedle Kolorowe i Słoneczne i dołączenie tych ulic do szkoły podstawowej numer 15. Oczekiwaliśmy też na zdecydowane kroki dotyczące dzieci sześcioletnich. Wiemy, że to był bardzo ewolucyjny i trochę drażliwy społecznie proces, bo trwający prawie 5 lat i w tym roku dopiero rozwiązany docelowo, że wszystkie sześciolatki razem z siedmiolatkami, czyli podwójne roczniki, co dla nas też nie jest bez znaczenia, bo dla porównania w ubiegłym roku około 1000 dzieci szło do szkół podstawowych, a w tym roku ponad 1850. I biorąc jeszcze po drodze te uwarunkowania dotyczące łączenia, tworzenia specjalistycznych oddziałów gimnazjalnych przy liceach, likwidacja gimnazjum numer 3, likwidacja gimnazjum numer 2, przeniesienie gimnazjum numer 6, to stworzyło nową rzeczywistość i trzeba było to uporządkować na bazie ustalonej sieci wcześniejszej. I to jest ta nasza propozycja. My mamy też przygotowany taki materiał dla państwa, który pokazuje, o jakie szkoły chodzi. Zmiany są przede wszystkim dla szkoły podstawowej numer 15. Chodzi przede wszystkim o odciążenie i dołączenie tych ulic, które powstały, do innych szkół podstawowych, tak aby dzieci mogły uczyć się w normalnych, do standardu, dobrych warunkach, realizować zajęcia świetlicowe i zajęcia pozalekcyjne. I zmiany dotyczą ulic, które zostały nam po przeniesieniu gimnazjum numer 6 i połączeniu zespół z pierwszym liceum ogólnokształcących, i te ulice dołączone będą do obwodu gimnazjum numer 5. Ostatnie takie zdanie na ten temat. Gimnazjum numer 5 i numer 7, które są już wypełnione do standardu, one miały swoje obwody, ale w tych obwodach obserwowaliśmy coraz mniej zameldowanych dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym. W związku z tym dopełniamy te szkoły, tak żeby zwiększyć właśnie o tę populację. To jest uzależnione od tego, kto tam zamieszkuje, i takie dane meldunkowe posiadaliśmy. To nie jest żadna zmiana i o tym dyrektorzy szkół wiedzą. Ten projekt dyskutowaliśmy, on nie powstał z miesiąca na miesiąc. Powstawał u nas też ewolucyjnie. To był dialog i też negocjacje z dyrektorami szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, za ich pośrednictwem z rodzicami. I dzieci te, które chodzą do określonych szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, to dla nich żadnych zmian nie będzie. To jest normalna kontynuacja. Mało tego, jeżeli w rodzinie będzie dziecko sześcioletnie czy siedmioletnie, które będzie rozpoczynało edukację w szkole podstawowej czy w gimnazjum, to również, żeby nie tworzyć rodzicom kłopotów, dyrektorzy będą to uwzględniali w rekrutacji i będą mogły uczęszczać do tych szkół, wezmą to w rekrutacji pod uwagę, włączą to do regulaminu swoich, ten zapis do swoich regulaminów rekrutacyjnych. Natomiast te zmiany będą dotyczyły przede wszystkim dzieci rozpoczynających generalnie, tak, edukację, oprócz tego wyjątku, o którym wspomniałam.